Gmina Dębica pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy mieszkają na tym terenie. Organizują dla nich i dla dzieci spotkania integracyjne, podczas których mogą choć na chwilę zapomnieć o wojnie, która toczy się w ich kraju. Są kiermasze z odzieżą i środkami czystości. Władze gminy Dębica postanowiły pójść o krok dalej i stworzyć spółdzielnię, w której pracowałyby ukraińskie kobiety. Przede wszystkim dla tych kobiet, które z różnych przyczyn po prostu nie pracują, a może mają manualne zdolności i dlaczego by sobie jakieś wyroby zrobić i później zrobić wspólny kiermasz. Czy to gminny, czy to powiatowy, czy razem z miastem na rynku. Nie chodzi tylko po prostu o jakąś sferę materialną. Nie, ale one o tym po prostu zapominają, o tej rzeczywistości, a po drugie czują się dowartościowane, nie? Że coś mogą zrobić. No i uzyskane po prostu te środki oczywiście przekazalibyśmy po prostu na te potrzeby. Cztery razy transport towarów wyruszył z gminy Dębica do zaprzyjaźnionego miasta Rutki, a w maju ma przyjechać do gminy grupa młodzieży z najbardziej dotkniętych wojną obszarów Ukrainy.